Siema, witam wszystkich serdecznie, tu Kozielski. Dzisiaj lecimy sobie z testem skrzyneczek na Casse Dropie. Jeszcze event spółki Night trwa 13 dni, także jeżeli jeszcze sobie nie sprawdzaliście, sobie odpalcie event i zobaczcie, a może wam się uda coś fajnego z tego wydropić. No i co? Zapraszam was tutaj serdecznie na właśnie evencie spółki Night i z kodem Kozielski macie 10% do doładowania waszego portfela, darmową skrzynkę na start. Także jeżeli jeszcze sobie nie korzystaliście z żadnego kodu, to przy doładowaniu konta tutaj macie różne możliwości. Wpisujecie sobie kodzik Kozielski. No i tu macie różne metody płatności, Blik, PayPal, no Bitcoin nawet, macie wszystko, macie tak dosłownie wszystko, także koniecznie sobie sprawdźcie i przy wpłacie dostajecie jeszcze walutę eventową, za którą możecie sobie grać na evencie Spooky Night i tutaj w zakładce na przykład Pumpkin Potion ja sobie właśnie wam pokażę, zużywam 10 tysięcy waluty eventowej, no i różne itemy mogą nam tu wypaść, bo nam albo cashback, albo jakiś item, tym razem cashback, a nie item, ale itemy też po 20-30 zł, nawet czasem droższe. Jeszcze konkurs na koskę, to jest Case Hardnet, 6 osób i będzie losowanie tej koski, no i oprócz tego mój konkurs na AK, no nie AK, tylko M4A4 Baskill. Także jeżeli jeszcze sobie nie bierzesz udziału, pierwszy linka w opisie, konkurs na Baskilla, a dzisiaj będzie live o godzinie prawdopodobnie 18-19, coś takiego, gdzie będziemy losować bliczki i skiny. I bliczki będą na dołączenie właśnie do konkurs, więc jeżeli jeszcze sobie nie bierzesz udziału, no to sobie weź, bo może akurat ty będziesz tym szczęśliwcem, co wygra sobie tego niesamowitego skina, jakim jest M4A4 Baskill za 17 euro, także myślę, że całkiem fajny skinek. Na naszym koncie dzisiaj 1424 zł i będziemy sobie otwierać skrzynki. Będziemy otwierać skrzynki na stronie, ale teraz pytanie, jaką skrzynkę będziemy otwierać, bo tych skrzynek jednak już troszeczkę sobie w życiu przetestowaliśmy, ale myślę, że jeszcze nie dokończyliśmy testu tych skrzynek ogólnie, więc w dzisiejszym filmie będzie skrzynka Desert Eagle, bo na tej zakończyliśmy przednio. No i w takiej skrzynce Mudder 30, 40 groszy praktycznie, no i Blaze za 3500, także no jest spory przeskok, po 3 sztuki, po 2, zróbmy po 2 sztuki, 32 zł, no i to, lecimy sobie, zobaczymy co tu w ogóle ciekawego będzie nam wylatywało, czy będzie coś fajne, drogo, czy nie będzie tak drogo, czy skinowo w ogóle będzie fajnie, na razie, okej, 24 zł, 28, no minus, ale... Ale taki, nie aż taki solidny minus mógł być, bo jakby wypadł 2 po 40 groszy, no to wtedy było dużo gorzej. Teraz chyba będzie gorzej. Jest gorzej. Jest dużo gorzej. Także lecimy sobie dalej. Oczywiście troszeczkę tych otworzymy, później pójdziemy jeszcze na tak zwane ulepszenie skinów na upgraderze i zobaczymy jak to tam pójdzie akurat. 25 zł teraz z jednego skinka i ile to będzie, który? To będzie jakiś lepszy, czy nie? Heiblom. No nie jest to najlepszy, ale jest też nie najgorszy, także no nie ma co się załamywać. 1200 zł jeszcze na naszym koncie, także lecimy sobie dalej. No obok Blazik był blisko, dość blisko, nie aż tak blisko, ale był blisko, także... Kurczę, fajnie jakby nam wyleciał taki jakiś droższy skin, no ale chyba na to jest bardzo mały procent szans. W ogóle zobaczmy sobie, jakie są procent szans. Mamy konspiracje 2, które przynoszą nam profit pierwszy chyba w tym filmie. Tak prezentują się procenty następująco. 7% na bardzo dużo skinów do Oxid Blaze'a, później zaledwie 4%, no i później 2 i 1 i po 0,5% i 0,010% na minimal wear tutaj Blazika. Także no na Blazika jest bardzo mały procent, ale jest też najdroższy skin, bo 3500, 0,5% mamy na Sunset Storma i w dzisiejszym filmie fajnie jakby nam wypadł chociaż raz, to praktycznie by nas zwrócił opening, no bo mieliśmy 1400, a jakbyśmy nawet zlecieli aż tak, no to to nie byłoby źle. Ile to będzie warty ten skinek? To będzie droższy? Okej, 53 zł, nie jest źle, nie jest najgorzej. Dobra, lecimy sobie teraz, myślę, że do tysiaka. Zejdziemy do tysiaka, te skrzynki nie są jakieś mega drogie, jeżeli chodzi o budżet, jaki posiadamy, to nie są jakieś mega drogie. Tanie też za bardzo nie są, ale nie są jakieś mega drogie. Także... zobaczymy, co tu się kurde da zrobić. Jeszcze 3 razy otworzymy sobie w takim razie. 3 razy po 2 razy. I zobaczymy, co w ogólnym rozrachunku nam tu wyleci. No na razie nie jest najlepiej. Z takich lepszych skinów, no to nie poleciało praktycznie nic. Nie ma co się oszukiwać. Mogło być dużo lepiej. A wypadło jak wypadło, czyli nie najlepiej. I tutaj znowu jest jakiś złoty 20. 3,20 ostatnie otworzenie w ogóle tych skrzyneczek i jako ostatnie wypada nam
Też nie najlepiej. Też nie najlepiej. Gapa jak pal młody. Ulepszamy sobie. Zróbmy coś takiego. Zobaczmy w ogóle ile tych skinów łącznie mam dwie strony, także no też dużo tego nie będzie. I pierwszy nam siada, czy nie siada? Siada. Także Fever Dreamek wbija na nasze konto, field tested. Całkiem spoko skinek, nie jakiś wybitny, ale też słaby nie jest. Zróbmy razy 5, jakieś koskę może, coś tu przykręćmy. Jak mam takie wrażenie, że może coś tam być w tej stronie, także może, no niestety, na odwrót. Na odwrót niestety, ale było bliziutko. Zróbmy sobie nie razy 5, a razy 2. Zróbmy rękawice, a może rękawice akurat siądą, jeżeli siądą, to będziemy mieli profit w tym odcinku, ale chyba nam to niestety nie doleci, także zostajemy z tysiakiem zaledwie na naszym koncie. Tysiak zawsze coś, ale no wybitnie nie jest. Sprzedajemy to, co nam zostało, 4,40 i równo 1003 zł. Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału, pamiętajcie zostawić sobie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanał, like, komentarzyk. I co? I wbijać na wszystkie socialki, które macie oczywiście w opisie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, siema.